Witajcie, myszki, z tej strony Trehol w kolejnym odcinku z Hearts of Iron IV na aplikacji Crossover World. Jako Centralne Królestwo. W ostatnim odcinku tak naprawdę... O, tutaj. Dobra. Szczerze powiem, rozglądałem się i nie zauważyłem, że tutaj paściu. Dobra. Teraz trochę głupio mi się czuję. Bo ostatnio tak się zastanawiałem, gdzie go można znaleźć. Dobra, ale w ostatnim odcinku dopiero co zaczęliśmy grę. W głównej mierze nie mamy nic aż tak dużego zrobionego. Poparliśmy jedną ze stron w konflikcie. Może będziemy chcieli wysłać im trochę tego wsparcia. Tutaj, fajnie. Idea zawsze narodowa, fajnie jest dostać ją. Nie widzę, żeby to było jakieś mega specjalne drzewko, ale pójdę totalnie po środku, żeby dostać tą ideę. Więc pytanie jest takie, czy możemy wam wysłać volunteers? Możemy. I możemy wam wysłać 3 dywizje, wiecie co? Weźmiemy sobie... jaki tutaj macie teren? Szczerze macie taki teren, że dywizjami pancernymi możemy was tutaj... dać. Okej. Więc tak, dajemy ciebie. I wyślemy tutaj, będziemy pierwszą wojnę toczyli. Okej, zgodzili się. I jeszcze czekajcie, byśmy wysłali wam tych volunteersów powietrznych. Okej, wygląda na to, że nie macie żadnego lotniska, no to jest wasz problem. Dobra, ale na razie robimy ingerencję w wojnę domową i na pewno to nam poskutkuje bardzo dobrze w przyszłości. Na razie sobie tylko tutaj przeklikam. Dobra, gdzie jesteśmy tutaj i wydaje mi się, że bardzo mądre byłoby wysłać tutaj jednostki. W takim razie czas na pierwszą ważną wojnę. Coś tutaj mamy. Na razie tak trochę tych rzeczy mamy. Przydałoby się już jakiegoś ministra, tylko że jest taki problem, bo nie mamy ministrów. Jej! Nie mamy nic i to tyle. Ogólnie ta Hansja, trochę jest dosyć duża, ale wydaje mi się, że powinniśmy sobie z nią poradzić. Okej. Jeszcze przyklikajmy sobie to. Okej. Jak tam nasze dywizje pancerne? Czy nie możemy ciebie do marszałka jakiegoś dać? Tylko musimy mieć marszałka. Żaden z was nie jest dobrym. Nie ma dobrego traita na marszałka, ale już sobie dodajmy tutaj. Ale 3 od razu traity? No to w miarę z porządku jest. Oj, możemy sobie go zamienić na tego, więc sobie zmieńmy go na Army Specialist i sobie dajmy go tutaj. Już mamy. To jest jedna z tych fajnych mechanik, których prawie nigdy nie korzystałem. Okej. Na razie to my nic nie możemy. Tutaj posuwaliśmy coś? What? Zapewne mamy ciężarówkę. Uda nam się wybadać ciężarówkę. Okej, wygląda na to, że dołączenie do tej wojny to jest po prostu spowodowanie, że ta strona wygrywa. Okej. Więc teraz czas na powolne podbijanie tego. Okej. Takie mega powolne. O Jezu, możemy nawet zawrócić tym czołgiem. Okej. Czyli w skrócie jesteśmy... Wysłanie volunteersów na wojnę domową jest mega OP. Okej. Dawajcie nowe rzeczy. Tutaj chyba nic nie będzie. Tu też nic nie widzę. Tutaj możemy do gospodarki wrócić. Jezu. Czekajcie, ta... O! Właśnie się zastanawiałem nad tą dywizją. Okej, widzę, że tutaj nie otworzyliśmy front. Ale przez to, że otworzyliśmy im front, to trochę słabo nam idzie. Dobra, wyślijmy tutaj czołgi. Gdzie jest reszta? O właśnie, tutaj. Coś te dywizje jakoś dziwnie się trudniejsze stały. Okej, wyślijmy tutaj. Co tutaj dalej możemy robić? To. Pytanie jest, co musimy zrobić, żeby to usunąć? A, zapewne teraz musimy zrobić Aftermath. Okej. Tak, najpierw trzeba było się pozbyć Czarnego Poniedziałku, a teraz musimy się pozbyć skutków Czarnego Poniedziałku. Typowe. Okej, okrążmy tą militię. Czyżbyśmy nie produkowali czołgów lub czegoś takiego? Oczywiście, że nie produkujemy czołgów, bo nie mamy ich. A nie robimy przypadkiem... Robimy dopiero podstawkę. Dobra, zróbmy te czołgi. W takim razie... Widzę, że one będą nam potrzebne. Się na pewno są nam potrzebne. Okej. Tylko głupio nie pokazywało nam, że one jednak ich nie mamy produkcji. O nie, kurde, zajęli nam ten. Teraz się nie opłaca już atakować. Na pewno chcę już mieć te czołgi, żeby już zacząć je produkować. Widząc, że jednak mamy problemy z nimi, to trochę trzeba będzie się tym zająć. Okej. Dobra, na razie się zajmujemy tymi. Tutaj mają dosyć stabilny front. Pytanie jest, czy mają tutaj jakiś chor. Chyba tak. Widzę, że tam jest mnóstwo tego. Dobra, tutaj akademia militarna pójdzie. O, i tutaj możemy nawet usunąć jedną z tych dywizji, bo akurat nie jest podpięta. Okej. Kolejne badania. O, maszyny rozłupnęli nas. Dobra, jedźcie tutaj szybko. A. Dobra, te czołgi koniec końców okazały się słabe. Już nie mamy do nich ekwipunku. Z czego te czołgi są zrobione? Co one posiadają w sobie? Bro. Ja się dziwię, że te czołgi są słabe. Te czołgi to są najgorsza rzecz, jaką widziałem w życiu swoim. To są zatem plejtka. Dobra, będziemy musieli produkować sobie tego. No dawajcie ciężarówki. Musimy je jeszcze ulepszyć. Nie mamy. Jezus Maria. Jaka tragedia. Te czołgi to dosłownie tragedia. Okej. Będziemy musieli trochę się pod nich podbudować. Wiecie co? Na razie wy się wycofajcie. I Szkoda, że nie da się ich odesłać. I my byśmy sobie ogarnęli... O, jest kolejny poziom. A nie, to jest ten sam. Byśmy sobie ogarnęli lepsze czołgi. W dużej mierze chodzi mi o to, żebyśmy ogarnęli sobie tego średniaczka, tylko że mamy zbyt mało punktów. Na razie się udaje nam ściągnąć z tego, ale to nie jest najlepsza metoda na zdobywanie punktów doświadczenia. Ale na razie chyba wszystko mamy na bieżąco, takiego z ważnej rzeczy, więc będziemy musieli przeszukać coś z mniej ważnych rzeczy. Statki, jakby to nam w ogóle było przydatne, teraz nie mam w ogóle żadnych statków. No. Okej, więc tak, nasze dywizje to już kompletnie nic nie mają w sobie. Więc, haha. Serio? Nie możemy nic zrobić, ponieważ nie mamy żadnego wsparcia z stolicy? Okej, czyli nie możemy nic zrobić, dlatego że nie mamy wsparcia. Możemy odesłać. O, masz ci los. O. Nie mamy żadnego wsparcia ze stolicy. Mamy tutaj niby jakiś port, ale ledwo co nam się udaje tutaj zrobić. O, masz ci los. Okej. W takim razie będziemy pracowali nad południem. Okej. No ci to mają te wszystkie sprzęty, które im dałem, ale... O, te dywizje naprawdę były słabe. Myślałem, że będą nieco lepsze, ale to jest żałosne. Okej, maintenance. Dodajmy. Okej. Tutaj nic nie ma. Co my tam ostatnio badaliśmy? Broń badaliśmy. Możemy tutaj trochę też pobudować górali i resztę. No, chciałbym pomóc tym, tylko że jest taki problem, że nie mam żadnych... Nie mam żadnych... niczego z stolicy. Nie wiem, czy to jest spowodowane to, że nie mam portu, czy coś takiego, ale totalnie mam wycięte tutaj możliwość jakiegokolwiek wsparcia. Okej. Ostatnia już reforma. Dobra. W takim razie mogę jedynie co, to tutaj próbować jak najbardziej po prostu sobie jakoś tutaj rozwijać. Zapewne spróbujemy jakoś sojusz zrobić. Maści mają Niemca. To nie jest coś takiego, że tutaj musimy ich odwiedzić, zanim tam się zmienią im ideologię. No, możemy zmienić. Okej. O Jezu, ta wizyta... O Jezu, 8 dni jest ta wizyta, dobra. W sumie odwiedziliśmy ich, a oni są prawie już upadli. Prawo i pięści. Okej, czyli musimy poczekać na to. Wtedy będzie się robiło to 100 dni. Więc w międzyczasie możemy sobie tutaj robić redesign przyżyce Rail Jun Junction. Tutaj. Okej. Jak to wygląda? O, Masilos. Dobrze, że ich nie poparliśmy. Tylko szkoda, że wy nie macie żadnych portów, które byśmy mogli tutaj przesłać sobie. Zatem jest to denerwujące, jak wszystko się wstawiasz, a okazuje się, że gra po prostu nie pozwala tobie. Okej, jeszcze musimy trochę poczekać, więc w międzyczasie możemy trochę cywilniaczków porobić. Mamy ich już mnóstwo. I myślę, że potem byśmy mogli sobie już tutaj militarne budować. Okej. No 40 to jest dobra liczba. Już. Ale możemy jeszcze sobie trochę podbudować ich. O, kolejny poziom możemy dać. Okej. Lepsza broń. Lepszy czołg też można trochę zrobić. Co tutaj jeszcze możemy? Możemy trochę tutaj przerobić dwie ciężarówki. Okej, Duloc padł. To nigdy nie jest dobra wiadomość. Ale te dywizje na razie nie są dla nas aż tak bardzo potrzebne. Anti-air myślę, że się nie przyda. Field Hospital mógłby się przydać. I byśmy sobie tutaj już tak trochę dorobili lepsze dywizje. O nie, Boomdrum. Boomdrum umarł. Hearts made of iron. Wołoszański. Trochę śmieszne. Okej, no musimy nadal poczekać, tylko tutaj się nam już ostatecznie usunie. W ogóle jaki to jest minus ten Aftermath? Realnie jest żadna zmiana od tego podstawowego. Dobra. Przydałoby się zrobić ten jeden cel narodowy na powietrze i dostać trochę experience'u. Bo niestety, ale nie uda nam się zrobić tutaj żadnych tych specjalnych postaci. Więc może być problem. Okej. Reunification of Flower Hill. O, masz siłę. Pomuchy. Tutaj udało mi się. Udało się tym skurwysynom. Okej. Wygląda na to, że nasza frakcja w miarę sobie radzi. Realnie to mało mogłem się pochwalić, że im pomogłem. Bo nasze dywizje umierają z głodu. No. Już chcę, żeby mi zwrócili te dywizje, bo dosłownie mam dla nich sprzęt, ale nie mogę im wysłać. Okej. No niedługo trzeba będzie im tutaj volunteersów wysłać. Okej. O, Candy Kingdom. Dobra. Coś tutaj to możemy sobie ulepszać. Idę tak teraz po kolei w sumie. Bo inaczej przynajmniej po prostu mamy te dodatkowe rzeczy, które w głównej mierze nie wiadomo co robić. Okej, trochę do karabinów można dodać, do arty, do czołgów możemy dać. Tutaj jeszcze nie ma, ile jeszcze dni? No już się pozbyliśmy tego. Teraz, że mamy kolejny jakiś Aftermath. Our economy can handle the creation of children parliament. Ale co musi być zrobione, żeby było, że nasza ekonomia... Szczerze powiem, nie wiem. Nie cierpię, kiedy jest coś tak napisane, że takie, że o, że to musi być, coś takiego musi się stać, ale jak to się stanie? Coś takiego musi się stać, to jest odpowiedź. Dobra, na razie strona, którą my popieramy, tutaj jest, wygrywa. Więc nie jest tak źle. No, szkoda, że nas tak gra porobiła. Dobra, to już mamy. W takim razie wróćmy tutaj. Na razie tego nie wykorzystamy, ponieważ musimy na razie wykorzystać to na nasze dywizje. Nie kawaleria. Tylko ci. Mamy już trochę większą organizację, przynajmniej dzięki temu. I pytanie jest... A, nie możemy już dać więcej. Pytanie jest, czy nie można dać piechoty, żeby trochę sobie powiększyć organizacji. Okej, ćwiczcie tutaj. Już nie mamy manpowera. Szkoda trochę. Tutaj wszystko mamy, więc wróćmy do gospodarki. Czy coś tutaj... Mamy to, ale to trochę kosztuje. Najpierw byśmy sobie zwiększyli pobór. I sobie tutaj... Powoli będziemy robić resztę rzeczy. Ale szybko się... Mam jakieś plusy do mobilizacji, żeby po prostu tak źle było z naszym manpowerem. Okej. Tutaj w sumie już niedługo się zacznie, więc możemy rozpocząć. Już możemy robić lepszą artę. I tak, lepsze pociągi. I to, co możemy zrobić, to spróbować zrobić sobie już tutaj czołg. Przez przypadek zrobiliśmy... Przez przypadek zrobiliśmy ten sam czołg. Tylko, że od samego początku. Na razie niech się tutaj szybko ulepsza. Musimy to jakoś wykorzystać. Okej. No, musimy trochę poczekać na to, żeby się tutaj nam dało. Jestem zdenerwowany na siebie, że coś takiego zrobiłem. Na szczęście mamy sporo samolotów, tylko... właśnie, mieliśmy... rozpocząć od tutaj. Mamy basic. Nie mamy lepszych? Nie, nie mamy w sumie. Okej. To w sumie wszystko. Zacznijmy trochę produkcji tych. Okej. Tutaj coś padło, oby padło akurat to, co my chcieliśmy. Tak, padło akurat to, co my chcieliśmy. Nice. O, jeszcze ta muzyka, to jest jeden z fajniejszych utworów w grze. Okej, w takim razie zróbmy tą gospodarkę do końca. Dobra, jak to wygląda? Możemy ulepszyć czołg, Super. Okej, medium. 10 plus jeszcze to, 16. Okej. Możemy to zmienić. Po pierwsze usunąć to. Zacząć produkcję tak na maksa. Zmniejsz produkcję ciężarówek. No na razie jest dobrze. Ok, w takim razie kończymy już tutaj gospodarcze drzewko. A tutaj coś możemy jeszcze porobić? Nie, możemy sobie dodać tych gości. Wszyscy mają minus stabilność. Dobra, ten inżynier przynajmniej ma jakiś fajny plus. Light tank. Niepotrzebne nam są. Dlaczego? Dlatego, że powoli będziemy ich zmieniać. Teraz będą na średnie czołgi. Boom. No i na razie to tyle. Dobra, jeszcze tutaj włączę to badanie. Więc to byłoby na tyle. Na szczęście bez naszej pomocy udało się tutaj trochę przepchnąć. Na nasze nieszczęście te dywizje, one umierają powoli. Jest pytanie, czy my po prostu nie musimy robić tego samodzielnie i podbijać. Dlatego, że dosłownie to nie wiem, co musimy zrobić. Chyba musimy całą gospodarkę zrobić, żeby coś się rozpoczęło. No bo nic innego nie widzę. Dobra, ale zobaczymy to w kolejnym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Był z wami Trehol. No to cześć!